No więc co się stało? Jechałem sobie spokojnie, oglądałem misie, które co kawałek gdzieś tu się pasły przy drodze i tutaj zobaczyłem po lewej stronie, że jest też misio, właśnie ta czarna plama to jest niedźwiadek. Więc stwierdziłem, że trzeba nawrócić, żeby się go nagrać lepiej. Zjechałem na pobocze, ale okazało się, że to pobocze jest całkiem miękkie, no taki lot, taki piach. Zapadł się całkiem pod autem. Nasze auto waży 4,5 tony. To pobocze jest sztywne przy białej linii, także całe auto może stanąć obok, ale dosłownie 2 metry od białej linii był taki miękki, że no, mimo blokady w samochodzie, miał napęd tylko na jedną oś, po prostu się zapadał coraz bardziej. No i miałem problem. Auto się przechyliło tak bardzo. Widzicie, jak bardzo auto przechylone. Kamerka się przechyliła razem z samochodem, więc to droga wygląda na przechyloną, ale zaraz tutaj wyprostuję obraz, wypoziomuję i zobaczycie, jak bardzo samochód jest przechylony. Bałem się, że się przewróci na bok. Więc zaczęliśmy akcję ratunkową. Śmiało, trochę wyzywając. Nie bał się rzeczy małych. Zniknęła też cała jego szczenięca nieśmiałość. Mimo to, nieznane obezwładniało go zawsze swą tajemniczością i ukrytym w niej strachem. Nieuchwytnym, a groźnym. Zaczął towarzyszyć matce na szlaku łowu. Najpierw patrzał, jak się zabija mięso, a potem zaczął brać w tym udział. Zatrzymał się też jakiś dobry Samarytanin, który mnie też bardzo pomógł i wyciągnął mnie z tego problemu. Dziękuję mu tutaj bardzo przy okazji. Więc zobaczcie, czy się udało wyjechać, czy auto się przewróciło. Wszystko będzie na tym filmie, więc zapraszam do oglądania. Zatrzymaliśmy się, żeby misia sfotografować i zakopałem się w miękkim podłożu i grozi nam, że nam wykopyrtnie auto. Moja biedna żona jest przerażona. Ale to też kawałek przygody. Bierzemy trapy. Będzie okazja sprawdzić, czy trapy się na coś przydają. Spróbujemy troszkę wykopać. No ale on na tym nie może leżeć przecież. Patrz do tyłu. Jakie to twarde jest. Nie, to nie jest twarde nic. No wywali się ten zaraz na bok. Nie no, na bok się nie. Aha, no jasne. Tak jak się nie zakopie. Jeszcze dostanę opierniczy od mojej żony, bo ona mówiła i przewidywała. Mieliśmy łopatkę kupić. Mieliśmy, byłaby jak znalazł. Zatrzymał się jakiś kamper. Może ma doświadczenia więcej w takich sytuacjach. Ja oglądałem teren wizji. Trzeba było kupić
Ten na cztery koła. To chyba za mało, Fyzo. Jeszcze trochę go wsadź. Chyba on wjedzie w nas zaraz. To postaw na ziemi. Proszę? Nie, on nie wyszedł chyba w ogóle. Może byś zagadał coś do niego, jeśli chcesz coś od niego. Ale co ja mu powiem? You might want to go. Yeah, that's good. Yeah, it's good. Do you have any water? Yes, we do. Yeah. Okay. I was thinking about yeah. Perfect. You're doing good there. I'm sure glad I. You know, it's just one of those things that just happened to bring, eh? Yeah. You know, it just worked out great for that. It doesn't look that soft. It doesn't. No, at... it looks like it was hard. No. Yeah. Looking real good. Now maybe a little bit longer and come up a little better. Not so much angles. These would probably work too. I got something else. What I was gonna do was tamp that down now, eh? Yeah, but I got something else with me. Oh yeah. Okay, that'll work. Actually, yeah. Let's do that. Yep. I don't know. Yeah, we gotta be careful with that too, because it might take you down any further. But to dig out, that'll help to kind of get things kind of squared away. Anyway. Nożyczki są cieszne. Już kochanie. Podaj te nożyczki, bo je zgubimy zaraz. Co? Podaj mi te nożyczki, bo je zgubimy zaraz. I tam ci coś spadło.
kończył. Teraz musimy pozbierać nasze zabawki, zanim pojedziemy dalej. No ten pan nam bardzo pomógł. Tak się zakopaliśmy. To strasznie miękki piasek był. Na szczęście no musiałem wyjąć, żeby się do liny dostać, bo myślałem, że nigdy tej liny nie będę używał. No ale okazało się, że trzeba było liny użyć. Musimy wrócić. Ma takiego głupiego męża, który zobaczył niedźwiedzia na poboczu i stwierdził, że nawróci w miejscu, więc jechałem na pobocze. A pobocze miękkie, jak takie ruchome... Jedź. Lisiu przeszedł obok i właśnie moja żona mówi, jedź już, nie zatrzymuj się dla tych niedźwiedzi. Dobrze, że nie przyszedł tam do nas i nie zjadł nas, jakbyśmy stali. Mógł nas zjeść, Misiu, bo tu mi się łażył koło drogi, no ale tyle żeśmy szumu robili, że mi się uciekły od nas i chyba nie są głodne na wiosnę. Więc się utopiłem na poboczu, bo był miękki piasek i ostre pochylenie i się zakopałem. No ale na szczęście jakiś dobry Samarytanin się zatrzymał. Przetestowaliśmy w każdym razie te oczka do holowania, które założyłem. Sprawdziły się w praktyce. I też trapy i łańcuchy zimowe plus wyciągnięcie. Bo wiecie, nasza nyska ważyliśmy niedawno, waży 4,5 tony. Więc to nie ma żartów, No ale wyjechaliśmy, nie przewróciliśmy się, mimo że moja żona to przewidywała, że na pewno się wykopniemy, no ale facet, który się zatrzymał... Ale dużo brakowało? Nie dużo. Powiedział, nie ma obawy. No więc jedziemy dalej. Przygodo ahoj. Będzie co opowiadać przynajmniej i o czym kręcić film.